kolejny wielki transfer do TVP. Znany dziennikarz dostał swój autorski program. Kolejne duże nazwisko już wkrótce pojawić ma się w szeregach nowej TVP. Portal Wirtualne Media informuje o angażu znanej postaci, która jeszcze do niedawna zarzekała się, że nie zamierza powracać do pracy w telewizji. TVP w trakcie przemiany. Już od przeszło miesiąca obserwujemy proces przemian w TVP. Kropka. Zaczęło się od nagłego wyłączenia sygnału TVP Info i wprowadzenia na antenę naczelnego kanału medium nowego programu informacyjnego pod nazwą 19.30. Dziś kontynuację działań dostrzegamy również poprzez trwające zmiany obsadowe. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się m.in. o wymianie zespołu prowadzących porannego formatu rozrywkowego Pytanie na śniadanie. Wielu widzów zastanawia się, czym jeszcze zaskoczy nas Telewizja Polska, którzy dziennikarze, utrzymujący się na antenie przez 8 ostatnich lat, zostaną oszczędzeni, a których czeka ostateczne pożegnanie z Woronicza. Wielkie powroty i transfery do TVP. Rewolucja w TVP to oczywiście nie tylko zwolnienia, ale również spektakularne powroty. Do Teleekspresu wrócił chociażby Maciej Orłoś, który jeszcze w wywiadzie udzielonym redakcji Świata Gwiazd w grudniu 2022 roku bardzo nisko oceniał szansę na zaangażowanie się w pracę w stacji. Te szanse, teraz kiedy o tym myślę, to oceniam, że to jest góra 10%. Dlaczego? No właśnie dlatego, że dużo musiałoby się stać i nie tylko chodzi o zmiany na scenie politycznej, które by się przełożyły na zmianę w mediach publicznych, w tym Telewizji Polskiej. Chodzi też o stabilizację tych mediów. Bo nie ma dobrej ustawy, która to ustawa chroniłaby je przed wpływami politycznymi, które mogą przybierać tak dramatyczny, fatalny kształt, jak to się teraz dzieje. Media publiczne są bezbronne, podkreślał dziennikarz. W mediach nieoficjalnie mówi się również, jakoby do TVP powrócić miała również Beata Tadla. Na antenie już dzisiaj podziwiać możemy pracujących niegdyś w stacji Marka Czyża czy Katarzynę Dowbor. Wkrótce zagościć w starych progach mają również m.in. Artur Orzech i Dariusz Szpakowski. To jednak nie wszystko. Portal Wirtualne Media podaje, że swój autorski program w odmienionym medium otrzymać ma również inny znany dziennikarz, za którym publiczność z pewnością zdążyła się już stęsknić. Znany dziennikarz w TVP. Mowa o Mariuszu Szczygl, znanym chociażby z programu Na każdy temat, który prowadził w Polsacie. Po zniknięciu formatu z anteny dziennikarz zapewniał, że nie chce dłużej pracować w telewizji. To zamknięty rozdział w moim życiu. Cały czas dostaję różne propozycje telewizyjne, ale za każdym razem odmawiam, przekonywał w rozmowie z Plejadą. Wszystko wskazuje na to, że zmienił jednak zdanie. Wieloletni reportażysta, który zaangażował się przede wszystkim w słowo pisane, za które wyróżniony został wieloma nagrodami, był widziany w gmachu przy Woronicza. Odchodząc z telewizji 23 lata temu, powiedziałem sobie, że jeśli wrócę, to nigdy do żadnego show. Mogę wrócić jako siwy starszy pan z jakimś dorobkiem. Naprawdę tak właśnie myślałem. Tylko nie sądziłem, że ta dojrzałość tak szybko mnie dopadnie. Na razie jestem zobowiązany do milczenia, ale bardzo prawdopodobne, że zaangażuję się w misję nowej TVP, poinformował Mariusz Szczygieł w swoich mediach społecznościowych.
informacji portalu Wirtualne Media wynika, że autorski program dziennikarza opierać będzie się na rozmowach z przedstawicielami życia publicznego. Dotyczyć ma przede wszystkim ważnych tematów.